Dzień dobry, dzień dobersą. cześć, witaj drogi widzu, zapraszam Cię do 104 odcinka City Bus Manager Moi drodzy, dzisiaj kontynuacja, ale dzisiaj budowa też nowej linii, jakiej zaraz się dowiecie Najpierw standardowo, nie inaczej, musi być przypisanie autobusów i przypisanie... Kierowców do tych autobusów na poszczególne linie. No i widzę, że tym razem nie ma żadnych problemów, czyli chyba wszystko już zostało wyprostowane. No trzy odcinki mi to trwało trochę, aczkolwiek dzisiaj też jest niedziela, więc zobaczymy, jak to będzie w poniedziałek. Czy w poniedziałek nie będzie problemów na tych liniach? To się okaże. Jeszcze sprawdzę e, z ciekawości wszystkie, wszystkie linie, tak pobieżnie. Czy tu gdzieś nie ma problemów, bo dokupiłem tego taboru, dorzuciłem nowych kierowców, ale chyba nie ma, bo nawet są autobusy nieobsadzone, ale one się przydadzą właśnie dla nowej linii, ale też to będzie na inną stronę. Przyspieszę tu czas, żeby już ten czas sobie biegł, jeśli chodzi o o kontynuację całego dnia pracy autobusowej. Jeszcze szybko tutaj muszę przejść, ponieważ autobusy się naprawiają, ale tylko i wyłącznie te z innych zajezdni automatycznie, a te muszę zrobić ręcznie, niestety. Więc tutaj serwisik będzie tworzony. Akumulator padł w elektryku, no proszę. O, tu olej, od razu wszystko zrobimy. Nie ma czasu później, żeby poszczególne, poszczególne autobusy jeszcze serwisować. Jak widzę, to od razu klikam, a tamte z automatu będą robione. No dobra, no to co, powolutku przenosimy się na mapę, robię zoomik. Dzisiaj niedziela, więc dzisiaj taki, powiedzmy, w City Bus Manager spokojniejszy troszeczkę dzień, ale ja się przenoszę już do, tutaj do ronda wiatraczna, na wiatraka tak zwanego i z wiatraka będzie tutaj startowała dzisiaj nowa linia. A jaka linia? A linia, już momencik, to będzie linia 183, ale wiecie co, ja sobie jeszcze ją potwierdzę. Czy ja takiej linii na pewno nie posiadam, bo ja już się gubię w tych moich tu rachunkach. 183 nie posiadam, nie posiadam takiej linii. Więc na spokojnie ja będę mógł sobie ją, yy, o właśnie tutaj szybkim alt tabem sprawdzić i zaczynamy. Zaczynamy tutaj z wiatraka. Od wiatracznej, później będzie wspólna droga, plac szembeka. Także przechodzimy. I ja was jeszcze dodam, bo tam się zgłaszaliście w komentarzach ostatnich, ale najpierw stworzę nową własną linię. Bo linia standardowa autobusowa to będzie 183. Kolorek damy jakiś pomarańczowy, może pomarańczowy, może o. I zaczynamy z wiatraka. Dobra, i lecimy wspólna droga. Okej, okay, dobra. Sprawdzam tylko, czy się kolorekiem zaznacza. Później będzie tak. Plac Szembeka, Plac Szembega Żółkiewskiego, Kwatery Głównej, Żółkiewskiego. Kwatery głównej mamy to. Kwatery głównej Gocławek-Płowiecka. Gocławek, Gocławek i Płowiecka dopiero tu. O, to jest nowy przystanek, którego jeszcze nie miałem. Lecimy do góry. Hmm, PKP Gocławek. PKP Gocławek Okularowa. W tą stronę widzicie, jeszcze nic nie mam. Ale nie można myśleć, ponieważ nie ma dostępu do tego miejsca. O, to ciekawe. To zrobimy sobie tak. O, PKP Gocławek, dobra. Um, okularowa, tak, okularowa była. Ale lecimy prosto, lecimy prosto. Rekrucka Marsalas. Rekrucka Marsalas. Dobra, Marsalas jest. Później jest ee, pocisk. Śmieszna nazwa PKP Rembertów. Pocisk jest pocisk i PKP Rembertów. E, autobusik skręca w prawo. E, później lecimy klasztorna niedziałkowskiego. Klasztorna, niedziałkowskiego, Dzia e, działczyńców. Działczyńczyków, instruktorska, działczyńczyków, dobra, instruktorska. Lecimy dalej. No tutaj się będzie dopiero kończył. Tak zwany nowy Rembertów. E, Sosnowa, brata Alberta. E, Sosnowa. I czekajcie, jak to idzie. Aha, w tą stronę. Brata Alberta, tak. I lecimy do zielona. E, ulica zielona. Nie, zielona się kończy. Jest jeszcze urocza. Urocza, zielona. Urocza i zielona. E, tutaj przed lasem. No dobra, odwracamy bieg, bieg trasy w drugą stronę. I teraz jest zawrotka. I e, lecimy. Urocza, brata Alberta. Urocza. Dobra jest. Brata Alberta. 01. Sosnowa. 01. Instruktorska niedziałkowskiego. Tak, yy, niedziałkowskiego, później będzie klasztorna. Później będzie PKP Rembertów. Dobrze, później będzie. Sprawdzamy. E, lecimy praktycznie po tej samej e, trasie. Później będzie pocisk. Marsalas. E, Rekrucka. Uuu, tutaj źle. Tutaj źle. Rekrucką trzeba będzie inaczej wstawić. Rekrucką trzeba będzie tu wstawić. O, Rekrucka. Okularowa też jest źle. Też jest źle. Ją trzeba przenieść troszeczkę troszeczkę w tą stronę. To przystanek ma być, nie? Dobra, okularowa. PKP Gosławek wskoczy. Nie wskoczy. O, PKP Gosławek. Sprawdzamy. PKP Gosławek tu jest. Dobra. I później za rądem będzie ulica. Płowiecka, a tu też widzę, że coś jest nie halo. Dobra, jest, Płowiecka, no musiałem tak zrobić. Płowiecka, nie, Gocławek, Kwatery Głównej, a i tutaj to samo, Kwatery Głównej, a, Żółkiewskiego, to jest dobrze, zaraz to sprawdzimy, a i po prostu za wiatrakiem, a tu idzie Plac Szembeka, Plac Szembeka, już sobie przewijam, rozkład współ plac Szembeka, wspólna droga, wspólna droga i wiatraczna. No tu są dwa przystanki do do wsiadania. I tu jest koniec linii, tu jest koniec linii 183, bardzo ładnie, tak zawija dokładnie i tworzymy nową linię. Proszę bardzo. Teraz tak tutaj robimy co 30 minut, tu co 20 minut, tutaj nawet co 30 minut. Dobrze. Damy od czwartej. O, tak mniej więcej odtąd do, do godziny 23. Ustawienia zaawansowane. Zielona, gdzie ta jest zielona, już tutaj widzę, jest zielona. Tutaj robimy 5 minut przerwy do 27 i przerwa po trasie 10 minut. Dobra. Ok. I chyba tyle. I chyba tyle. Słuchajcie. I to będzie obsługiwana przez e, oczywiście. Ostrobramską. Aktywuj linię teraz. Przypisanie, oczywiście, linii. I tutaj wyślę autobusy, w sumie krótkie, jak są dostępne. Jeden Solaris, drugi Solaris. A tu są przeguby, i tu mam Solaris. Krótkie autobusy, po prostu. I w ogóle tą linię jeszcze tutaj edytuję. Tą 183. Mm, teraz tak edytuj rozkład, pokażę skład jazdy, edytuj linię, a nie, to jest nie, 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 tak, 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 odrzucamy 183. Zawsze się tu mylę, kurczę edytuj linię, pokażę skład jazdy, edytuj rozkład jazdy, tak, to jest to. I preferowana grupa to będą autobusy pojedyncze. Chodzi o to, żeby nie wyjeżdżały przeguby. No bo ta trasa raczej nie będzie tutaj jakaś strasznie oblegana. Bo jeśli chodzi o przystanki, a szczególnie już w niedzielę to w ogóle. Ale zobaczymy sobie z wiatraka, bo tutaj kilka linii odjeżdża z tego wiatraka. No, także linia 183. E, ja was tu wrzucę, słuchajcie, bo tam widziałem, że e, słuchajcie. Pisaliście też, y, oczywiście, propozycje swoich linii w komentarzach, i dziękuję Wam za to. Ehm... Paweł Owczarek się zgłaszał na kierowcę, na przykład, więc za chwileczkę to zrobię. Wchodzimy na zajezdnię Ostrobramska. Ok, i teraz tak. Teraz tak, moment, moment. Zajezdnia Ostrobramska jesteśmy. Tak, personel. Personel. Moi pracownicy, kierowcy autobusów. Dobra. I tutaj będzie tak. Yy, Paweł Owczarek. Jako kierowca. Bo się zgłosił. Owczarek. Dobra. Kogoś jeszcze tutaj mamy? No, bo tych propozycji linii dużo dawaliście, więc ja będę z tego korzystał. Damian Kajdana. Damian Kajdana. Następny. Dobrze, ja już muszę to wszystko wyczytać, nie Damian Kajdana. To będzie kolejny kierowca, który u mnie będzie jeździł. Na Ostrobramskiej panowie jeździcie. Dobra. Simlock, właśnie Simloka jeszcze nie ma chyba. Eee, Simlock. Simlok. Simlok 90. Dobra. Albo już jesteś dwa razy, nie wiem. To jak jesteś dwa razy, to napisz. Eee, I silny, silny. Dobra. I będzie tu jeszcze jeździł dzisiaj. Silny. Taki nick z YouTube'a. Dobra. Silny. Również będziesz jeździł na zajezdni Ostrobramska, a ja sobie sprawdzam, e, jak ta traska idzie tutaj do zielonki, i sprawdzam sobie też ten autobus. Ile tu ludzi wsiada? 5, 14, 15, 19, 24, 6, do 30, 34. 34 osoby były maksymalnie w autobusie. A no, autobus ma pewność 98 miejsc, także na spokojnie. Luzik, godzina 12. To jest niedziela, więc tutaj. No i 10 minut przerwy ma, ma autobusik. No tutaj sobie kierowca może zjeść kanapkę i wypić kawkę z termosu. Jeździcie na Solarisach czwórk czwórkach na 12 metrowych. No i zaraz obserwujmy, co tu się dzieje. Siódemka. 15 17 osób w tą stronę 19 no 20 26 było Max tutaj 5 minut przerwy no zobaczymy w drugą stronę Max do połowy ten autobus jest zapełniony nawet chyba nawet nie nawet no nie to powinno być prawie 50 osób nie było 50 osób no, także no, dobrze zrobiłem. Dobrze zrobiłem. 183. Kolejny autobus do przypisania. Jest kolejny Solaris. Bo jeden zjeżdża, następny wjeżdża. To wiadomo, nie? Musi przyjechać z zajezdni. Zajezdnia jest blisko z Ostrobramskiej. Tutaj śmiga. Na tak zwane rondo wiatra, wiatraka. Na wiatraka. I kolejne przypisanie. Jest jeszcze jeden Solaris. 12 metrowy, a od jutra już będzie to działało tak jak ja tam ustawiłem. Na razie przypisania ręczne są. Jest tutaj też ładowareczka, można ją ulepszyć. Stacja, ładowanie do 300 kW. O i jeszcze jeden 183. Coś tu jeszcze chyba miałem, nie? O, są Solarisy. Są Solarisy. Także mówię, zajezdnie zostały wykorzystane i wyposażone w autobusy. Tutaj już nie brakuje. Także kolejna linia doszła do mapy. A ja będę korzystał z tych podpowiedzi, które mi tam zostawialiście. Także na razie, w sumie, nie piszcie w komentarzach, co by tu zrobić następnego. No bardzo Was proszę, bo ja będę sobie korzystał. Jak mi się już te pomysły tu wykorzystają, że tak powiem, z tych propozycji Waszych. To wtedy będziemy myśleli nad następnymi liniami, a sporo tych propozycji daliście ostatnio pod odcinkiem. Bardzo fajnie, dziękuję Wam za to. No i będziemy to realizowali tutaj, słuchajcie, w każdym odcineczku, ale też chcę patrzeć, jak jest realizowany, jak są realizowane tutaj te linie poszczególne. Mówię, no niedziela to się tak charakteryzuje tym, że że tych ludzi jest po prostu dużo, dużo mniej niż w tygodniu. Czyli tak jak w rzeczywistości, no można powiedzieć. W niedzielę i sobotę... No w sobotę to jeszcze tych ludzi trochę jeździ, nie? Ale w, w niedzielę to już, to już jest znacząco mniej. No mógłbym tu jeszcze edytować w sumie, nie? I tak się zastanawiam. W sensie, wiecie co, dołożyć... Inaczej, zrobić tutaj rozkład jazdy na sobotę i niedzielę. Typowo a te zrobić od poniedziałku do piątku. Zazwyczaj tak robiłem. I one by jeździły co 45 minut. Od godziny czwartej do dwudziestej powiedzmy nie. I tutaj też trzeba, niestety, ustawić to wszystko ręcznie. 27, 10 minut. Przerwy. O, dokładnie. W sensie, żeby po prostu ta sobota, niedziela, no nie, nie musi tyle autobusów yy, przyjechać. Nie musi tyle kierowców przyjść do pracy. A autobus będzie jeździł troszkę rzadziej. O, tutaj jakieś linie są mega obłożone. 131. Wstaw dodatkowy autobus. O. Jeszcze sobie sprawdzimy. Dziwnie są te paski poprzesuwane. Nie wiem o co chodzi. O, coś tam było. Czy na czerwono prawie. 143. A poza tym jest ok. Na tych liniach 900. No, nie, już jest dobrze. Już jest dobrze. Jeszcze raz przeglądam. Godzina 19:40. Tutaj 241. Wstał dodatkowy autobus. Przeguba. Solariska. Te autobusy z, mody, z modyfikacji są, słuchajcie. Jakby się ktoś pytał. A zobaczymy y, główną firmę, jak to tam wygląda. Gra została zapisana automatycznie, eee, składa skargę za zbyt dużą liczbę pasażerów w autobusach. Robiemy co możemy, proszę Państwa, Peter Cooper dzwoni. Policja przyłapała mnie na korzystanie ze smartfona, eee, zwolni pracownika. No zapłać karę, widzicie ja muszę płacić karę za pracowników, bo se korzystał chłop z tego, z telefonu w pracy. Jako kierowca autobusów, no. No, kara ładna, 2,5 koła. Mandaciku dostał. Musiał się wykłócać ostro. Chyba. No, także mamy tutaj w stronę, słuchajcie, yy, Rembertowa. Puszczoną również linię. Fajnie. Kolejna odnoga na mapie. No, oczywiście mamy jeszcze nieskomunikowane ząbki. Przypominam. Więc jest co robić. Jest co robić tu w stronę piaseczna. Nie Piaseczna, przepraszam, eee, Konstancina, Konstancina. Jeszcze coś trzeba będzie zrobić, bo pewnie coś jeździ. O, tutaj jest jeszcze Muzeum dzwoni. Ja nie lubię tego, nie lubię tego. Odrzucam takie propozycje, bo to jest więcej dłubaniny a, niż tego zarobku. A zobaczcie, że i tak przychody to są takie już, e, że nie wiadomo co z tą kasą tutaj w City Bus Manager robić. A, jeszcze zobaczymy badania na koniec. Um, no, można się pobawić w odkrywaniu autobusów, chyba tyle w zasadzie. No, mapy jeszcze mogę, tak? Jeszcze mogę mapy ciągnąć, na szczęście, i odkrywać sobie mapki. No, i mo robić jakieś połączenia, no, nie wiem, międzymiastowe. No, możemy się w, w ten sposób pobawić, że jakieś połączenie takie autokarowe, tylko yy, mówię, w którą stronę mapę robić, odkrywać. Od, 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 yy, może na południe, tak się zastanawiam co my tutaj dalej mamy Konstancin, tu jest Piaseczno, już jest skomunikowane może iść w lewą stronę może iść w lewą stronę, jeszcze jest jakieś przypisanie autobusu, także mogę puścić no, na zachód nie, w lewą stronę to na zachód niech się też mapka odkrywa, zobaczymy no i koniec dzisiejszego dnia, czyli niedzieli. piutko 250 tysięcy, no ale ja wiem, że tak zawsze jest. Niedziela jest... Sobota już jest, zobaczcie, jest dużo, dużo mniej niż piątek, a już niedziela to w ogóle. Zapraszam Was na kolejny odcineczek. Będę myślał powoli o też o jakichś liniach takich podmiejskich albo albo wtedy już autobusy, jakieś takie typy pks nie? Coś takiego, no bo ta jest taka możliwość. Mam to DLC, więc z tymi autobusami. A mapę widzę, że można rozwijać jeszcze. O, jeszcze dużo. Więc może w ten sposób e, urozmaicenie jeszcze trochę. E, także dzięki wielkie dzisiaj i pozdrawiam serdecznie do następnego odcinka. Hej!